Świętego Mateusza. Rozdział 18, wersety od 15 do 20. Jezus powiedział do swoich uczniów następujące słowa. Jeżeli twój brat zgrzeszy przeciwko tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeżeli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeżeli cię nie posłucha, weź ze sobą jeszcze jedną lub dwie osoby i niech cała sprawa rozstrzygnie się w oparciu o zeznanie dwóch lub trzech świadków. Jeżeli ich także nie posłucha, powiedz o tym Kościołowi. A jeżeli nawet Kościoła nie posłucha, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Zapewniam was, wszystko cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Zapewniam was jeszcze, jeżeli dwaj spośród was zgodnie o coś poproszą, otrzymają wszystko od mojego Ojca, który jest w niebie. Gdyż tam, gdzie są dwaj lub trzej, zbierają się w imię moje, jestem pośród nich. Oto słowo Pańskie. Rozpoczniemy tak zwyczajne przypomnienia sobie drogi, którą dzięki łasce Bożej po drogach Ewangelii według świętego Mateusza podążamy. Ten fragment z 18 rozdziału, który został przed chwileczką odczytany, to jest mniejsza część czwartej wielkiej mowy, które w Ewangelii Mateusza zostały zapisane. Najpierw było to wielkie kazanie na górze, 5, 6, 7 rozdział. Potem wielka mowa misyjna Jezusa w 10 rozdziale. Potem był cały cykl przypowieści, 3 mowa, to był 13 rozdział. I wtedy słuchaliśmy przypowieści o Królestwie Bożym. W każdą niedzielę przychodziła jedna bądź dwie przypowieści. I teraz przychodzi kolej na czwartą wielką mowę Jezusa. Już od 2 tygodni o niej słyszycie. To jest 18 rozdział. Adresat jest bardzo ściśle określony. Są to słowa, które Jezus kieruje do swoich uczniów. Czyli do ludzi, którzy podjęli już decyzję. Słowa o przypowieści o Królestwie Bożym mogli słuchać wszyscy. Pamiętacie, one wymagały tylko, żeby zainteresowali się, żeby zadali dodatkowe pytanie. To wtedy Jezus wyjaśniał. To już jest ten czas po kryzysie, o którym wam mówiłem, że część społeczności odcięła się od Jezusa i uważa, że Jezus to robi cuda mocą demonów. Społeczność jest już podzielona. I teraz przychodzi czwarta mowa, w której Jezus zaczyna, przepraszam za wyrażenie, urabiać albo jeszcze bardziej szlifować, ciosać swoich uczniów. Ta czwarta wielka mowa Jezusa, ona ma na celu, żeby uczniowie wiedzieli, kim są. Żeby wiedzieli, jaką mają mieć ze sobą relację. I tak zakładając, że pamiętacie,
o tym, o czym było przed tygodniem ta Ewangelia. Krótko bym streścił teraz, co jest w tej, do tej pory, co było w tym 18 rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza. I pierwsze, jak gdyby takie stwierdzenie Jezusa, to jest zwrócenie uwagi na to, że uczniowie mają być ufni wobec Boga jak dzieci. Mówił, że do królestwa wejdą ci, którzy staną się jak dziecko. Potem Jezus przestrzegał, żeby nie gorszyć maluczkich. Mówił wtedy, lepiej wziąć kamień młyński do szyi uwiesić i utopić, niż zgorszyć, czyli uczynić drugiego człowieka złym. Bo to znaczy biblijnie zgorszyć. Jeżeli miałem kiedyś nieszczęście, że ktoś przeze mnie, przez mój przykład, przez moje słowo zgrzeszył, to mam się czego obawiać. To mam za co Boga przepraszać. To mówi Jezus do swoich uczniów. Idzie ostro. Potem mówił o tym, że trzeba unikać okazji do grzechu. I padły wtedy te słowa, że jeżeli ręka jest powodem do grzechu, to lepiej ją odjąć i z jedną ręką iść do nieba, niż z dwoma iść na zatracenie. Także, moi drodzy, to były takie mocne słowa, ale pamiętajcie, kontekst jest, to słyszą uczniowie. Oni muszą wiedzieć, że bycie uczniem Jezusa to nie są przelewki, to nie jest zabawa. To nie jest społeczność ludzi, którzy chcą się dobrze poczuć. Jezus, dlaczego o tym mówi? Posłuchajcie, bo on grzech poniesie na sobie. Bo on już im zapowiadał, że umrze z powodu grzechu. Dlatego on im pokazuje, że sprawa grzeszenia to jest sprawa taka bardzo ważna i mocna. Dlatego mówi, nie wolno lekceważyć okazji czy okoliczności, które powodują, że człowiek może zgrzeszyć. I ostatnie, co pojawiło się wcześniej, to opowiadanie o tej owcy, która się zabłąkała i którą pasterz poszukuje. To jest uświadomienie uczniom, że mają mieć serce Pana Boga, to znaczy, że nie mają ludzi skreślać. No w zasadzie zdarzy się komuś wtopa, no coś złego nawet, odejdzie. To zadaniem społeczności, zadaniem uczniów jest szukanie dotarcia. Nie można pogodzić się z tym, że ktoś odszedł od społeczności. Przy czym nie chodzi o sytuacje, w których ktoś nie był we wspólnocie. Używając współczesnego określenia, nie chodzi o nominalnych z nazwy. Chodzi o sytuację, kiedy ktoś był na drodze Bożej, słuchał Słowa Bożego, rozumiał je, a potem nagle odszedł. Mówimy, to znaczy ja czasami mówię, odbiję komuś takiego słowa. No, może tak być. To wtedy trzeba walczyć o tego człowieka. I w tym kontekście tego 18 rozdziału przychodzi bardzo trudny fragment. Ten, który dzisiaj został odczytany. To jest, moi drodzy, tekst, który można nazwać sprawdzianem uczniostwa. Werset 15 mówi tak. Jeżeli twój brat zgrzeszy przeciwko tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Co jest, moi drodzy, radykalnego w tym zdaniu? Dlaczego to jest sprawdzian? Ponieważ człowiek naturalny albo nominalny chrześcijanin, gdy ktoś przeciwko niemu zgrzeszy, o czym myśli? O zemście. Albo o odpłacie, albo na zasadzie ja mu teraz pokażę. Natomiast uczeń Jezusa, gdy zostanie dotknięty, uczeń Jezusa, gdy ktoś przeciwko niemu wystąpi, o czym myśli? Nie myśli o tym złu, które on doświadczył, ale o tym, że zły czyn zranił tego brata. I to jest, moi drodzy, najtrudniejsze.
ponieważ jest to wyjście z perspektywy ofiary. Bo prawdziwą ofiarą jest ten, który krzywdzi. Jest ten, który grzeszy przeciwko mnie. Bo żaden zły czyn drugiego człowieka nie jest w stanie uczniowi Jezusa odebrać jego więzi z Bogiem. Drugi człowiek nie ma takiej władzy. To jest dobra nowina. Moi drodzy, nikt z ludzi nie może wam odebrać więzi z Bogiem. I to jest dobra nowina. Czyli jeżeli ktoś z braci, ktoś z nas doświadcza krzywdy ze strony innego współbrata, to stroną naprawdę pokrzywdzoną jest ta, która to zło wykonuje. I dlatego rozpoczyna się walka o to, żeby tego człowieka pozyskać, żeby on wrócił do Boga. Trudne. Jeżeli powiecie mi, że nie, to żeśmy nic nie zrozumieli. To jest werset, który powoduje, że zębami człowiek zgrzyta i wszystko, co w nim jest, całe poczucie sprawiedliwości, chęci, żeby wyszło na moje, żeby odpłata, że to wszystko zostaje podeptane w jednym momencie Ewangelią Jezusa. Że tutaj zostaje to, jak gdyby to całe zranienie zostaje oświecone Ewangelią Jezusa. I potem Pismo mówi, ale może ciebie nie usłuchać. To idź z drugim. I tutaj jest bardzo ważne biblijne znaczenie słowa świadectwo. Bo ten drugi i trzeci, który idzie razem, to jest człowiek, który jest przekonany, który poznał, że ten drugi brat zgrzeszył, że on naprawdę zrobił zło. Trzeba mieć odwagę powiedzieć, to co robisz, czy to co zrobiłeś, zabija ciebie. Że to jest, że musisz, bracie, wrócić. I potem dopiero jest, jeżeli tych nie posłucha, to jest wspólnota Kościoła. To są prezbiterzy i biskupi. I stąd dochodzi do bolesnych sytuacji, że zostaje to głośno wypowiedziane. Człowiek, który zrobił taki i taki uczynek, wyłączył się z Kościoła. Jest jak poganin i celnik. Co to znaczy? Nie ma społeczności z Bogiem. Zauważcie, to nie jest tak, że ja decyduję, czy ktoś ma więź z Bogiem, czy nie. Ba, to nie papież decyduje. Tylko zły czyn, który człowiek zrobił i niechęć do opamiętania się powoduje, że człowiek zostaje w oddzieleniu od Boga. I społeczność tylko mówi, nie masz z nami więzi. To, co zrobiłeś, spowodowało, że jesteś z boku. I to była, i to jest to klasyczne teologiczne określenie ex communica, czyli wyjście z komunii. Że człowiek wychodzi z komunii. Moi drodzy, powtórzę jeszcze raz. Te słowa są zaadresowane tylko do uczniów Jezusa. To są ci, którzy już związali swoje życie z Jezusem i dali Jezusowi prawo do tego, żeby kształtował ich życie. Bo tu o to chodzi. Że uczniowie pozwalają na to, aby, najprościej mówiąc, Jezus układał im w głowie po Jezusowemu. I to nie jest tak, że to im jest bezboleśnie. Ale to jest realizm, moi drodzy, Ewangelii. Dlatego zwracam wam uwagę bardzo często
i mówię, zobaczcie, to jest tekst, który mieli słyszeć uczniowie. To jest tekst, który usłyszały tłumy. To jest tekst, który usłyszeli faryzeusze. Bo Jezus wiedział, co komu powiedzieć. I dlatego nie mówił tłumom o wymaganiach, które są dla uczniów. I stąd dla tych braci i siostry spośród was, którzy jeszcze w sercu nie czujecie się uczniami Jezusa, to ja nie chcę was tymi słowami przerażać. Mówię, dla was najpierw jest decyzja uczniostwa. Czyli najpierw trzeba Jezusa poznać, pokochać i pójść za Nim. Dopiero później jest etap, kiedy Jezus poucza. Kiedy Jezus daje sus. Dla uczniów daje inną naukę. I druga myśl. Dzisiaj tylko dwie będą. Zawarta w tym fragmencie. Jezus mówi o wspólnocie. Mówi, że jest, że bracia mają moc związania i rozwiązywania. Jeżeli dwóch albo trzech będą o coś prosili, otrzymają. To jest, moi drodzy, dar społeczności, dar lokalnego kościoła. Mamy dzięki doświadczeniu, dzięki łasce Bożej, mamy możliwość pielęgnowania i przeżywania wiary we wspólnocie Kościoła. Miałem tę łaskę niedawno, moi drodzy, przeżywać Eucharystię razem z papieżem. Wspólnie w Madrycie celebrowaliśmy Eucharystię i wtedy Bogu dziękowałem za to, że jestem w Kościele, w którym jest Piotr. Że jestem w Kościele, w którym jest następca Piotra. Że jest ktoś, komu mogę z ludzi tak po ludzku zaufać. Kiedy Piotr coś rozwiąże, to jest rozwiązane. Kiedy coś zwiąże, to jest związane. Dlatego mogą powiedzieć, że no słucham papieża. I przyjmuję jego słowo jako słowo, które wyjaśnia pismo. Bo to jest służba papieża. I dzisiaj to pismo mówi, że ten fragment pisma daje nam biblijne uzasadnienie. Że kiedy zebrał się Sobór Watykański II, czy zbierają się synody biskupów w jedności z papieżem i zostaje przygotowany jakiś dokument. Tak jak wam przed rokiem mówiłem o tym dokumencie, o Słowie Bożym. To możemy mieć pewność, że te dokumenty przynoszą światło w naszej historii. W tym momencie czasu, w którym my żyjemy. I Bóg się do nich przygotowuje. I przyznaje się do nich. Dlatego, moi drodzy, mamy więc, no, nie powiem, mamy trudny dziś tekst. Może dobrze byłoby w tym tygodniu przeczytać cały ten 18 rozdział, bo nie wiem, czy żeście na bieżąco go kontynuowali, czy żeście rozważali, ale warto i zwrócić uwagę na to, co słyszą uczniowie. Że ta mowa do uczniów jest zupełnie inna niż mowa do tłumu. Jak Bóg da i będziemy żyli, za tydzień będziemy się zmagali z przebaczaniem. Jak gdyby najtrudniejsze zostało na koniec 18 rozdziału przygotowania. Niech pozostanie w naszym sercu to zaproszenie do tego, żeby zobaczyć tego, który mnie skrzywdził, on jest ofiarą. Co mogę zrobić, aby go pozyskać dla Boga, aby uświadomić mu zło, które uczynił. Zemsta to nie jest droga Boża. Idź, upomnij cztery oczy. Trzeba mieć odwagę. Trzeba prosić dobrego Boga. Mam świadomość wielu skomplikowanych sytuacji rodzinnych. Wiem, jak zmagacie się z tym.
ale dzisiaj Słowo Boga pokazuje, że możecie tą drogą iść w miłości, w pokorze. Nie po to, żeby się wynosić i dochodzić swojego, ale po to, żeby ocalić tego, który gdzieś się zabudził. Amen.